Pierwsza cerkiew prawosławna w Uhrusku istniała jeszcze przed rokiem 1220. Przez pierwsze dekady XIII wieku posiadała status katedry. Książę Daniel Romanowicz w pierwszej połowie wieku XIII eryguje w Uhrusku diecezję prawosławną chełmską. Również zakłada tutaj monaster świętego Daniela. I Uhrusk stanowi takie serce, centrum życia religijnego cerkwi prawosławnej. Kroniki odnotowują, że już w 1205 roku miała istnieć diecezja chełmska prawosławna, a skoro tak, to sieć parafii mogła być już w końcu wieku XII. Obecna cerkiew została zbudowana w roku 1849 jako grecko-katolicka z fundacji właścicielki dóbr Laury Kirsztejnowej. W roku 1875 powróciła na łono prawosławia. W tym czasie zbudowano w niej ikonostas oraz dobudowano wieżę. W 1915 roku prawosławni mieszkańcy Uhruska udali się na bieżeństwo. Powrócili dopiero w roku 1920, kiedy to restytuowano parafię i odnowiło się życie duchowe. Po zakończeniu II wojny światowej i wysiedleniach ludności ukraińskiej do Związku Radzieckiego, a także w wyniku akcji Wisła w roku 1947, cerkiew w Uhrusku została zamknięta. Ponownie została otwarta dopiero po 10 latach, ale jej cenne wyposażenie zostało niemal całkowicie rozkradzione. Cerkiew w Uhrusku została wzniesiona w stylu klasycystyczno-bizantyjskim z elementami neoromańskimi i neogotyckimi. Jest to budowla orientowana, trójdzielna, wzniesiona na planie prostokąta. Uhruska cerkiew wyróżnia się zastosowanym w niej dekoracyjnym detalem architektonicznym. Jej fasady zostały rozdzielone płycinami. W częściach nadokiennych zamykają je natomiast półkoliste łuki. Ikonostas w uhruskiej cerkwi jest jednorzędowy, ze zwieńczeniem, pochodzącym prawdopodobnie z wcześniejszej świątyni datowanej na XVIII wiek. Archeolodzy spierają się, czy Uhrusk historyczny leżał po lewej czy po prawej stronie Buga. Tak czy inaczej, tę miejscowość, która wówczas była grodem, można nazwać śmiało kolebką prawosławia na ziemi chełmskiej. Prawosławie to jedna z trzech głównych konfesji chrześcijańskich na świecie. Liczy ponad 350 milionów wyznawców, obejmuje swym zasięgiem kraje Europy Środkowej, Wschodniej, Bałkany i Półwysep Bałkański, Azję Mniejszą, rozciągając się także na kraje Europy Zachodniej, Ameryki Północnej, a nawet docierając do Afryki. Historycznie prawosławie związane jest z Kościołem greckim, z Konstantynopolem i Cesarstwem Bizantyńskim. Do Europy, także więc na ziemie polskie, dotarło wraz z procesem chrystianizacji Słowian, zapoczątkowanym w IX wieku misją bizantyjskich braci świętych Cyryla i Metodego. Cerkiew prawosławna w Polsce liczy około 600 tysięcy wiernych i ponad 450 duchownych. Wśród nich jest 10 biskupów. Kościół podzielony jest na 6 diecezji, 230 parafii z 350 świątyniami. Posiada 11 klasztorów i domów zakonnych. Męskie monastery znajdują się w Jabłecznej, Supraślu, Sakach, Wysowej, Kostomłotach, zajrzeńskie, na Grabarce, w Zwierkach, Wojnowie, Zaleszanach, Oleszowie czy Turkowicach.
I one właśnie, jako stale żywe centra prawosławnej kultury i duchowości, są osnową szlaku śladami wschodniosłowiańskiej tradycji.